To naszym zdaniem najciekawszy model z całej gamy Fordów Mondeo. Opinie te uzasadniają dwa argumenty. Nadwozie klasy kombi o wysokiej, jak w każdym aucie tego typu, funkcjonalności oraz silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem, czyli dobra dynamika połączona z niskimi kosztami eksploatacji. W konkurencji turbodiesli na rynku europejskim jest w czym wybierać. Z tym większą więc ciekawością przystąpiliśmy do prób testowych czerwonego Forda, w którym zainstalowano silnik o pojemności 1,8 litra, rozwijający przy 4,5 tysiącach obrotów moc 88 koni mechanicznych. Dla porównania, z podobnej pojemności silnik Opla osiąga 6 koni mniej, a Volkswagenowi brakuje do Forda aż 13 koni. Na papierze wygląda to nieźle. Zanim powiemy o rzeczywistości, zacznijmy od oceny nadwozia. Testowany samochód liczy 4,63 m długości, o 15 cm więcej niż limuzyna i 175 cm szerokości. Wydłużenie nadwozia w całości przypadło na przestrzeń bagażową, powiększając nawis nad tylnymi kołami. O ile karoseria Mondeo w wersji trójbryłowej zyskała zróżnicowane opinie w prasie fachowej, o tyle nadwozie kombi doczekało się znacznie bardziej jednoznacznych ocen. Uznano, że jest wyjątkowo ładne w porównaniu do konkurentów i bardzo funkcjonalne. Bagażnik, licząc do dolnej krawędzi okien, mieści aż 650 litrów, a więc o 100 litrów więcej niż w Oplu Omedze czy Fiacie Temprze. I po rozłożeniu tylnych siedzeń da się powiększyć do ponad 1500 litrów. Czy można chcieć czegoś więcej? Zajęcie miejsca na tylnej kanapie nie nastręcza trudności. Siedzi się na niej wygodnie, ponieważ oparcia ustawiono pod właściwym kątem, a miejsca na nogi jest więcej niż potrzeba. Przednie fotele cieszą obszernością siedzisk i dobrym wyprofilowaniem oparć. Testowany Ford posiadał oznakowanie CLX, co oznacza najskromniejszy standard wyposażenia. Rzeczywiście, próżno tu szukać przycisków do elektrycznej regulacji lusterek czy opuszczania szyb. Fotel kierowcy nie pozwala na ustawienie wysokości, a w tablicy rozdzielczej zaoszczędzono nawet na tak przydatnym w turbodieslu obrotomierzu. Za to auto posiada poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, mechanizmy napinające pasy przy zderzeniu oraz wzmocnienia w drzwiach bocznych. Tablica rozdzielcza Forda może uchodzić za wzór łączenia estetyki z funkcjonalnością. Widać, że projektanci przemyśleli wszystko w szczegółach. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach, na środku zegar, pod oknem półka, z której nie spadają przedmioty i mimo poduszki powietrznej dla pasażera, wygospodarowane miejsce na zamykany schowek. Radio stanowi wyposażenie dodatkowe. Nie daje się wyjmować, co w naszych warunkach jest wadą, ale posiada skomplikowany system kodowy, pozbawiający je wartości dla złodzieja. Źle rozwiązano regulację oparć przednich siedzeń. Pokrętła znajdują się od strony drzwi i trudno się do nich dostać w czasie jazdy. Mankamentem są także duże powierzchnie szyb. W lecie auto mocno się nagrzewa, przy czym, gwoli rzetelności, dolegliwość ta jest mniejsza w kombi niż w limuzynie. Mondeo to wyjątkowo cichy samochód. Tylko gdy silnik jest zimny, możemy rozpoznać, że jedziemy dieslem. Nawet porównanie z limuzynami wyposażonymi w silniki benzynowe wypada dla Forda pozytywnie, nie mówiąc już o turbodieslach Opla, Fiata czy aut japońskich. Tak więc mimo drobnych mankamentów nadwozie testowanego auta zyskuje maksimum punktów. W porównaniu z konkurentami europejskimi i japońskimi posiada mniej wad, a obszerne i eleganckie wnętrze kabiny pasażerskiej oraz duży bagażnik wpływają na te oceny w sposób znaczący. Mondeo Kombi prowadzi się łatwo i pewnie. Na parkingu efektywne wspomaganie kierownicy sprawia, że manewry przeprowadzamy bez wysiłku. Mały promień skrętu pozwala to długie auto ustawić nawet w ciasnych lukach. Jego ciężar prawie 1400 kg w połączeniu z dużym rozstawem osi 2,70 m oraz ze sprężystym zawieszeniem sprawiają, że podróżujący niemal nie zauważają nierównych nawierzchni i coraz gorszych polskich dróg i ulic. Z układu jezdnego nie dochodzą nieprzyjemne odgłosy, nawet podczas pokonywania dziur w jezdniach. Inna sprawa, jak długo wytrzyma zawieszenie taką jazdę. Samochód jest mało podatny na podmuchy bocznego wiatru i dobrze utrzymuje kierunek jazdy na wprost. W zakrętach zachowuje się bardzo bezpiecznie. Dopiero po obciążeniu maksymalnym ładunkiem daje o sobie znać wydłużona przestrzeń za tylną osią. Cóż, trudno osiągnąć doskonałość. Ale racjonalne załadowanie bagażnika, cięższe podmioty bliżej tylnego siedzenia, wadę tę skutecznie niweluje. W czasie dokładnych pomiarów zarejestrowaliśmy, że nasz Ford ze 100 km na godzinę hamował na dystansie 43 metrów. Byłby to wynik bardzo dobry, gdyby nie fakt, że po rozgrzaniu tarcz droga hamowania wydłużała się do 48 metrów. Konkurenci w tej mierze uzyskują jednak nieco lepsze rezultaty. Dziwi także fakt, że w połowie lat 90. Ford w dość luksusowym samochodzie żąda dopłaty za ABS. Auto testowe pozbawione było także tego układu.
W sumie podwozie Forda Mondeo Kombi może być powodem zadowolenia jego konstruktorów. Z drugiej jednak strony wydłużona droga hamowania przy gorących tarczach i brak w standardowym wyposażeniu układu ABS muszą wpływać na obniżenie oceny układu jezdnego. Jak powiedzieliśmy na wstępie, parametry jednostki napędowej testowanego auta mieszczą się w górnej strefie aut poruszających się po europejskich drogach. Zwraca uwagę gładka praca tego silnika w średnim i górnym zakresie obrotów oraz dziura, jak w większości turbodiesli, w okolicach 1500-1800 obrotów. Również podobnie jak w innych silnikach tego typu zakresy prędkości na poszczególnych biegach są stosunkowo krótkie. Z drugiej jednak strony wysoki moment obrotowy występujący już na poziomie 1700 obrotów pozwala jechać na piątym biegu nawet z prędkością 60 km na godzinę. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę nie zachwyca aż 14,6 sekundy, ale i renomowani rywale nie wypadają pod tym względem szczególnie efektownie. Natomiast czasów wyprzedzania w warunkach drogowych Ford już zupełnie nie musi się wstydzić. W 12 sekund od 60 do 100 km i 18 od 80 do 120 to wyniki, które chciałoby się uzyskać w całkiem sporej liczbie aut benzynowych, nie tańszych od Forda Mondeo. Jednostka napędowa Forda współpracuje z prawidłowo zestopniowaną skrzynią biegów. Mankamentem natomiast w testowanym samochodzie była stosunkowo ciężko pracująca na pierwszym oraz wstecznym biegu dźwignia przełączająca. Bardzo satysfakcjonujące jest w Mondeo zużycie oleju napędowego. W czasie całego testu samochód spalił średnio 7 litrów na 100 km, przy czym w mieście zużycie nie przekraczało średniej całego testu. Na koniec kilka uwag podsumowujących. Auto, które otrzymaliśmy do testów, jest drogie. Nawet bez cła jego cena przekracza 400 milionów złotych. Jeżeli jednak rozejrzymy się na naszym rynku, a także i europejskim, Ford wypada lepiej od konkurencji. Po prostu za nieco mniejsze pieniądze daje auto dobrze wykończone, obszerne i komfortowe. I tylko drobiazg, skąd wziąć te nieco mniejsze pieniądze, jeżeli i tak trzeba na stół wyłożyć ponad 400 jednomilionowych banknotów.